Jutro do Polski przyjadą symbole Światowych Dni Młodzieży, krzyż oraz ikona Matki Bożej. Odbędą podróż po 17 diecezjach. Najbliższe Światowe Dni Młodzieży odbędą się w 2023 roku w Lizbonie. Przygotowaniem do tego wydarzenia będzie peregrynacja znaków SDM po różnych krajach. Symbole tego wydarzenia, czyli krzyż oraz ikona Matki Bożej, już jutro pojawią się w Polsce. Najpierw przybędą do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Tatr w Wiktorówkach i do Sanktuarium Błogosławionej Karoliny Kuskówny w Zabawie. Każdego kolejnego dnia będą przekazywane do innej parafii i tak przemierzą cały kraj. Przez ten czas przejadą blisko 4000 km i odwiedzą 17 diecezji. Pożegnanie symboli SDM w Polsce odbędzie się 1 września na Westerplatte. To symboliczna data, bo dokładnie tego dnia, 82 lata temu, w tym miejscu wybuchła II wojna światowa. Biskup Solarczyk zaapelował do młodych, by ten czas obecności świętych symboli wykorzystać do ożywienia swojej wiary. Jest to tym cenniejsze, że minione miesiące pandemii sprawiły, że wiele spotkań odbywało się jedynie w przestrzeni wirtualnej bądź w małych grupach. Tymczasem młodzi potrzebują być razem, potrzebują żywej wspólnoty Kościoła, która się modli, która dzieli się swoją wiarą. Ten rok jest szczególny. Dokładnie 5 lat temu Światowe Dni Młodzieży odbywały się w Krakowie, zaś przed 30 laty w Częstochowie.